Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, oto i kolejny raz spotkanie z grą Hogwarts Legacy, czy też inaczej mówiąc dziedzictwo koło Hogwartu. No i tak, dzisiejszy epizod będzie poświęcony ponownie wątkowi głównemu. Głównie dlatego, że dowiedziałem się od bardzo niezawodnych źródeł informacyjnych, że niebawem powinienem już doczekać się Alohomory, więc tak. Jak tylko zbędziemy Alohomory, to wtedy będzie można już biegać się swobodniej po świecie, szukać znajdźków, głupot i tym podobnych rzeczy. A póki co, no, do wieży. Która okazała się trochę inną wieżą niż myślałem, ale dobra. Szybko do tej wioski. A z tej wioski oczywiście na miotle już pod wieżę. A co dalej, to się przekonamy. Już na miejscu. Więc dobra. Okej. Dystans 500, co w sumie nic nie znaczy, bo na miotlu jesteśmy bardzo szybcy. Więc do tego może jeszcze warto byłoby porobić zwania te ulepszające prędkość miotły, czy to co tam będzie. Więc czym prędzej, więc czemu by nie? Jak tylko odblokujemy Alohomorę, albo stwierdzam dosyć wątku głównego na jakiś czas, to no, po prostu zajmiemy się tym, żeby też ogarnąć ten, jak to się nazywa. O, właśnie. Ogarniemy też te poboczniki związane z tym wszystkim. Ale dobra. Mamy tutaj kolejny... Nie kociołek, tylko ten kominek, czy ogień, ogólnie mówiąc. Więc no. Potem łatwiej to będzie można ewentualnie się przeteleportowywać. Jeśli będziemy kiedyś chcieli się przeteleportowywać. A jeśli nie, to nie. No i tak jesteśmy już, więc... Teraz tylko poczekać na naszego wspaniałego profesora. Jak już to zrobimy, to... No. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Chociaż nie ukrywam, zaklęć też bym chciał się uczyć, ale... We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we operate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. No dobra. No. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. Okay. No sense in announcing our arrival. Don't see myself doing this sort of thing. Okay, czyli tutaj chyba musimy rzucić Camelona. Co my tu mamy? Dopiero teraz? Serio, gro? No cóż... No niech i tak będzie. Dobrze, dobrze. Okej. Okej. Ramrock said so. Czym jak mi to wyjdzie? Chciałbym jak najwięcej, wiecie, nagromadzić petryfikusów. I oczywiście wiem, że można sobie to jeszcze ułatwić talentami, ale talenty wolę oszczędzać. A niestety. Się nie udało, więc trzeba chyba uciekać. Dobra. Ale dobra, niestety się nie udało, więc trzeba będzie się po prostu pobawić właśnie innymi zaklęciami. A nie, nie to. Dobra. Piękne to. Niestety, no, z petryfikusem się nie udało, bo byłem trochę zbyt mało ostrożny. Ale no, przynajmniej mam trochę petryfikusów do kolekcji. Szkoda, no, jednak, że tak... No, nie wyszło.
Tak czy inaczej, dla bezpieczeństwa wracamy do formy ukrytej. Kto wie, może to będzie nawet i mądrzejsza decyzja niż tylko takie po prostu, że... bo tak. Ale dobra, tutaj coś jest, więc... to tu powinienem iść? Nie, nie tu. Cokolwiek tutaj robią gobliny, jest gdzie indziej. Prawdopodobnie w jakiejś skrzynce czy innej znajdźce, którą mogę podnieść, ale... no taki pewien bym z tym właśnie nie był. Uwaga. Wielko monety, no. Nie, żebym narzekał na same w sobie monety, no ale... bardziej byłbym zadowolony z jakichś nowych rękojeści na różdżki. Czegokolwiek tego typu. No, bądźmy szczerzy. Lepszych ubrań nie potrzebuję na razie aż tak bardzo. Nawet jeśli lepsze statystyki zawsze są przyjemne. Tak samo nie potrzebuję też... na funduszy jakoś tak bardzo, bardzo. Po prostu... większość rzeczy tych takich najistotniejszych dla mnie chyba już mam wykupione i tyle. No ale cóż. Może się mylę i szybko ktoś mi przekona, że jednak potrzebuje więcej funduszy. Oczywiście pomijam kwestie takie jak dajmy na to kompletowanie kolekcji wszystkich motywów na ubraniach, czy kompletowanie wszystkich mioteł, bo to oczywiste, ale... ale tak, w generalnym, powiedzmy, momencie zdecydowanie lepiej dla mnie jest po prostu dostawać na razie nowe meble czy inne tym podobne rzeczy. Ale dobra, jesteśmy tutaj przy jakiejś jaskini. Nie wiem, czy to tutaj powinienem iść tak prawidłowo, czy to tam u góry coś mam się dowiedzieć od tych goblinów, nie wiem. Uwaga. Reparo nie działa. Ale konflingo działa, okej. To nie brzmi, czy tego... tak, potrzebowałem tego. Był to zadanie dostać, więc... Lumos. Jestem pewien, że... cokolwiek się tutaj działo... jest prawdopodobieństwo, że powinienem właśnie teraz dopiero to odkryć, więc... a jednak nie. Jednak ta grota nie jest związana z tym wszystkim. Po prostu grota byłaby zamknięta, dopóki nie zdobędę konflingo, czy jak to się nazywało. A sam sekret goblinów mogę odkryć dopiero będąc tam, na tamtych terenach. Co jest w sumie takie dziwne, bo nie wiem, co tam mam więcej robić. Bo już mam wchodzić do wieży, co akurat jest możliwe. Wykonywalne tylko. Problem w tym, że no, jak tam podchodziłem, to postać mi nic nie chciała robić. Więc... a, dlatego, że musiałem to ruszyć, czy co? Nie otworzę tego w ten sposób, czyli co? Nie, dobra. Czuję się teraz naprawdę głupi. Co ja co mam z tym zrobić? Jestem na obszarze, rzucam rewelię, która nic nie pokazuje. Żadnego goblina też nie widzę. Serio? Orders directly from Ranrok. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Okay. I ktoś się oczywiście pojawił w tym momencie. Okej. Nie wiem, czy on dostał z tej magii, więc na wszelki wielki dostanie teraz. Okej. Dobra. Okej, udało się, na całe szczęście. I teraz tak. Będę się dopisać właśnie do listy jeszcze te dwa typy goblinów, najłatwiej mówiąc. Na pewno już też są pokonane. Jeśli nie były.
No i będzie przynajmniej spokój. Czy tam dwa typy goblinów? No, nie jestem pewien, czy to były dwa, czy jeden, ale no. Tak, i magicznie teraz to zniknie? Nie, nie zniknie magicznie, tylko nadal będzie zamknięcie. Oczywiście, sam bym tego nie mógł otworzyć. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. Okay, well, dobra, jesteśmy we wieży. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Okay. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Okay. Coś więcej jest na parterze? Chyba nie, więc... Możemy iść po prostu przed siebie, odkrywając sekrety wszechświata, czy co tutaj to robimy. Nie, to bez większej różnicy. O, okej. Jest tutaj znowu coś do otwarcia, czego nie mogę otworzyć. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Okay. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. No dobra. Rebellion. I się by teleportował, jakby nigdy nic. Ale dobra, zanim coś dalej, co? Chyba tutaj chwilowo nic więcej nie będę w stanie zrobić, więc... Serio? Herbatkę, która nie wiadomo jak długo tu sterczy i tak wypijesz, nie? Okej. Dobrze. No to mamy to całe sekretne przejście. Czy co to miało być? Okej, okay, czy Revelio mi coś powie? Tylko tyle, że tutaj widzę balony też w pobliżu. Ale tak, balonami na razie bym się nie przejmował. Jeszcze tam jakieś znajdźki, ale to też później będzie. Pierwsza próba. No to wchodzimy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jakie to będzie wyzwanie. I czy tu zaraz będzie Alohomora może? Skoro to nawet było o nim wspominane. No. Wydaje mi się, że tak, że tutaj niedługo poznamy Elohomora. Pewnie jak wrócimy do zamku. No nawet sam ten profesor Fig nam mówił teraz o zaklęciu otwierającym, czy jak to tam nazwał. Ale nazwa teraz aż taką istotną rzeczą nie jest. I co tutaj teraz się stanie? Okej, mosta sobie otworzyłem, przekazuję skrzynię z eliksirem wiginowym. Jakże miło. Mam go na szczęście jeszcze trochę w zapasie, ale no, nadal może się przydać. A, portale? Takie, mówicie? Znowu? A, portale międzywymiarowe jakieś czy coś. Ciekawa sprawa. Zanim coś to oczywiście takie skrzynki. Po czym udamy się dalej w tej podróży. Przez wszystkie... korytarze, bo nie wiem jak inaczej to nazwać, ale no, po prostu idziemy, ogarniamy i zobaczmy co z tego wyniknie. Poza tym, że...
te całe schody, czy cokolwiek to jest, to się ciekawie obniżało. Ale tak, ukończ próbę Percivala, tego Rackhama. Okej, dobra, już rozumiem, o co tu będzie chodziło. Widzę też, że potencjalnie będziemy mieć tutaj znowu walkę ze statuami. To też mogę, powiedzmy, ogarnąć, przy czym wezmę jeszcze jeden czar. Na wszelki wielki, bo zastanawiam się, czy dałoby się nim ogarnąć ich, zanim oni wstaną tak naprawdę. Ale dobra. All traces of ancient magic. Something must be different. Jeszcze nie. Jeszcze nie ma walki. No dobra. W przypadku idziemy. Korzystając z reveli oczywiście. I zobaczymy co, jak, gdzie, kiedy. O. Dobra. Tutaj to wygląda jeszcze bardziej, jakbym zaraz miał jakieś bitwę albo znajdźki albo coś. Okej. Tego też muszę zniszczyć, tego jestem pewien właśnie. Więc, no. Zanim coś dalej, to muszę po prostu właśnie... nagromadzić sobie właśnie tej starożytnej magii, czy co to jest. I nie jestem pewien, czy tego pokonywaliśmy, czy nie, więc... dla bezpieczeństwa... po prostu będę używał wszystkiego, czego mogę. A potem dostanie pod koniec właśnie... ze starożytnej magii. Dosłownie dla bezpieczeństwa, bardziej niż czegokolwiek innego. Chyba go zepsułem. Tak, definitywnie go zepsułem, no ale hej, przynajmniej, no przynajmniej się udało. To jest tak, tutaj iść dalej mogę po znajdźki tylko i wyłącznie, czy coś więcej tu będzie? Wydaje mi się, że chyba tylko znajdźki, więc jeśli tylko znajdźki to bierzemy, no nie, nawet nie będziemy brać ponownie, tylko zrobimy to w taki sposób, jeszcze trochę bliżej z tym Akio, dziękuję. Tak, tutaj. Teraz... okej. Okay. Nie, to cała magia mi tu prowadzi, kurczę, to może to jednak jest... prawidłowa trasa? No, wygląda to, że chyba tak. No, ale z drugiej strony tutaj też... są skrzynki, więc... może będę żałował tego, może nie. Ale powiedzmy, że tak, jest jeszcze trochę rzeczy, które chciałbym posprawdzać właśnie, zanim pójdziemy jakoś nie wiadomo gdzie. Jak chociażby właśnie tutaj. Chociaż nie będę ukrył, chyba tego jeszcze nie widziałem wcześniej, więc... potencjalnie... albo jesteśmy teraz już w innym miejscu niż byliśmy, albo... albo nie wiem co. Dobra, teraz tam. Mhm, oczywiście. Zielony jeszcze słabszy. A jakby inaczej. I tak wiem, że jestem dalsze przejście, ale nie. Zanim tutaj dalsze przejście... a to muszę sprawdzić, co się kryło w tamtym. I też coś. Też coś było. Dobra. Okej, czyli to jednak to było tym pobocznikiem takim prawdziwym. Okej, okay. Okej. Okay. Dziwny falujący most, po prostu tutaj był nic więcej. O. Ja przez chwilę mi się wydawało, że tam Reveli jeszcze coś pokazało, ale jednak nie. Więc, dobra. Nie ma co się przejmować.
A, wyłączyło się to coś, co było. Okej, czyli to jest czasówka? Teraz patrzcie, tu są ściany, jest wszystko takie. A jak to ruszę, to będą inne rzeczy. Teraz zastanawiam się, czy powinienem iść przez to, czy jednak najpierw tam coś sprawdzać. Tego do końca nie rozumiem. Przecież pewnie to nie jest nic trudnego. No, pomijając tylko kwestię tego, że tu jest znajdźka do wzięcia. To jest ciekawą opcją. Teraz tak, żeby było jasne, jeszcze sprawdzę od drugiej strony tego portala, czy też coś takiego fajnego jest. A niestety nie, jest tylko jednostronny, co jest zaskakujące. Z jednej strony, a z drugiej... jak najbardziej zrozumiałe. I znowu te posągi. Zapominam, że na nich nie można pro tego stosować. No cóż. Dobra, dobra. Full focus, gwiezdny kluczu. Dobra. Dobra. Mamy to. Jeśli tak, to i patrzę na to, żeby rzucać te zaklęcia inne niż tylko, powiedzmy, czardziejstwo podstawowe, co... to akurat mogę przyznać. Graniera jest też taka trudna, nawet w kwestii pojedynków, walki tym podobnych. Okej, okej. Już wiem, co tutaj trzeba zrobić. Fajne. Nie de pulso. Akio. Od razu lepiej. Jeszcze trochę. Dziękuję. I dobra, co teraz wyjdzie? Dawaj, gra, pokazuj. A, teraz wyjdzie to, że mamy tutaj... dalsze przejście. Okej, tylko... ja z tym się zgodzę. Sprawdzić ten łuk po obu stronach. W czerwonym wymiarze. Tutaj nic się nie zmieni, jeśli tutaj przejdę w ten sposób, a jak w ten? Jestem w niebieskim. Okej. Okay. Sprytne. Ja się podejrzewam, że to o to chodzi. Tylko no. To, co dla mnie nie zrozumiało, to, że te portale są jednostronne tylko i wyłącznie. Ale proszę. Przeniosłem to. Teraz przechodzimy. Tym razem w tym kierunku. Tak, tym razem w tym. By być znowu na czerwonej stronie. No i przy życiu Akio móc sobie się przejść tam, gdzie chcemy. Ten tylko jak się dostać do tej skrzyni. Zresztą pewnie będzie jeszcze jakiś sposób. Tylko kwestia tego, żebym to wymyślił. A, falujące podłogi są nietypowe, co najmniej. A, już nie wrócę. Super. Coraz częściej są skrzynki z zwykłymi przedmiotami, więc... jakby co najpierw określić, no... da radę do nich wrócić później. Nie jest to koniec świata, jeśli nawet się o nich zapomni. Nie mówię, że mi to nie przeszkadza, jakbym miał o nich zapominać, ale... no... po prostu powiedzmy, że naprawdę, no, w porównaniu do... dajmy na to zgubienia skrzynki, w której są inne rzeczy... zgubienie takiej, w której właśnie jest tylko i wyłącznie... o... właśnie, tylko i wyłącznie ubranie, no co? To jest naprawdę nic. Dobra. Jednie sobie radzimy, jak na razie. I swoją drogą też zauważyłem jedną rzecz. Przeciwnicy zawsze mają ten sam poziom, co my, więc... cno.
wyposażenie tutaj będzie miało jakiś tam wpływ oczywiście na wszystko, bo jeśli wrogowie zawsze mieli ten sam etap co my, to... No, najprościej w świecie trzeba mieć wyposażenie dostosowane do poziomu, na którym jesteśmy, żeby gra nie była za trudna. Jest też podstawowa zasada Skyrima, przykładowo, której się zazwyczaj nie stosuje, bo mi się nie chce. Ale no, rozumiecie, o co chodzi. Odzyskaliśmy przy okazji znowu jedno użycie tej magii, więc... No. Z Revelio. Zobaczymy, czy coś tu mamy. Jakieś starożytną urnę, czy coś. Okej, okay. Zepsułem tą urnę i teraz... Nie mogę jej naprawić? Okej, okay, to już jest... dziwne. Aha, tak jakby chciał to naprawić, ale, ale no nie mógł. No. Albo gra mi się zbugowała, albo nie powinienem tego móc naprawić. Czy nawet zepsuć na początku, ale... Ja się to będę nawet takim czymś przejmował, takim potem, w teorii. Ale dobra, znowu wymiar, czyżby? Pewnie i tak wrócić nie mogę. Chociaż nie będę... No, nie mogę wrócić. Jaka szkoda. Powiem, jak daleko odejdę, to od razu się traci ten efekt dwuwymiarowości, że tak to dziwnie nazwę. No ale dobra. Teraz tak, podejrzewam, że to musi tam pojechać jakoś, gdzieś. Nie wiem czemu, ale mam to po prostu... Okej, okay, dobra, już rozumiem. Już wszystko rozumiem. I mogę powiedzieć tylko tyle, że zepsuł mi to mocno. Aż nie, dobra, nie jest aż tak źle. Jak mogłoby być? Okej, chyba. Ciekawe, nawet wyszedło. Więc jestem z siebie dumny. Że jednak podstawowe myślenie nie jest dla mnie za trudne, jak się zdarzało czasami. Ale dobra. Mamy tutaj coś innego niż tutaj to? Nie, tylko dwa wigenowe. No i tam dalej będzie skrzynka, ale... Skrzynka jak to skrzynka, na spokojnie się podniesie. Przy czym od razu mówię, jak tylko skończymy tę sekwencję, to ty pewnie powrócę znowu, żeby próbować ponownie, no, odzyskać tamtą, tą pominiętą jedną. I tak, falujące schody, czy falująca podłoga, most, jak zwał, tak zwał, ponownie. No idziemy tu pewnie jakiś... No, tak jak myślałem. Będzie tutaj coś więcej właśnie niż tylko... No, niż tylko walka z jakimiś zwykłymi przeciwnikami. Albo tylko odkrywanie, zwiedzanie. Okej, okay, wigenowy. Chociaż raz jeden. I znowu czerwone, jak klikam Protagon. Lama ze mnie i tyle. Dobra, unikamy. Na spokojnie. Okej. Dobra. Dobra. Dobra, jest okej. Czym może byłoby jeszcze łatwiej, gdybym pamiętał o tym, by... O, jak to się nazywa? O, używać jeszcze lewioso innych. Pomiędzy, że nie mam na razie pasków na to. Ale no, może byłoby jeszcze łatwiej, chociaż... Nie jestem pewien, czy oni są podatni na lewioso i tym podobne czary. Okej. Okay. To, no to teraz mamy już jakiegoś alternatywnego obrońcę myśli odsiewni. I tak. Jeśli mamy to wygrać, to będę musiał na pewno stosować wszystkie czary ofensywne, które znam. Bo innej opcji nie ma. Okej, nie wiem, co tu się nawet stanęło, ale niech będzie, że tak.
Jaś mi powie, jak mam tego unikać i o co tu chodzi, bo... Chyba nie rozumiem, chyba. Jaś, te ataki okej. No, ale potem przychodzi ten, gdzie tą kulę tworzy. No i patrz, no rzucam depulso czy coś, nic się nie dzieje. A nie wiem, jakie inne rzeczy mogłyby na to zadziałać. Dobra. Okej, okay. Starożytna magia. Biję bardzo mało. Nic kulek, co się ładuje. To jest drugie wyzwanie, ale... Jak ja to mam zrobić? Na pewno ja się pytam, jak ja to mam zrobić? Bo... Takie gadanie, zniszcz kulę, no... Łatwo ci mówić, gro. No ale patrzcie, no... Po prostu nie mam pojęcia, jak zniszczyć tą kulę. W sensie, okej, otworzymy... kolekcję przeciwników i zobaczymy, czy jest coś o tej kuli. A, czy to jest ten? Zdetonować ją i wykorzystać własnych celów. No, okej, tylko czym? Takie, możesz ją zdetonować. No to fajna informacja, tylko... Nie mówicie, jak ją zdetonować. Okej, to mogą portego używać. Okej, dobra, kolor magii. Ja głupi jestem. Kolor magii mówi wszystko. Jak zwykle. A właśnie, przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy... Maxima. Póki o tym pamiętam. Bo tak, po to są te eliksiry, żeby się nimi bawić, a ja o nich zapominam jak zwykle. No patrzcie, jakie piękne obrażenia potrafi bić przy pomocy tych eliksirów, no. Dobra. Żółty. Nie zdążyłem niestety. Ale dobra, starożytną magią go wykończymy, więc mimo wszystko nie jest tak źle. Wracam tutaj do Depulso. I wygraliśmy. Użyłem dużo miksturek, jeszcze inne dziwne rzeczy, ale... Hej, sukces. What a relief. Nie pomyślałem o tym, żeby kolorami to jakby, no, robić. No bardzo się skupię na tym, żeby mieć dużo czarów czerwonych do atakowania. Ale no, nie ma co dziwić, że tak mi zależy na tych czerwonych, skoro no, nie mam ciemnozielonych. Więc tak... kolorystycznie. A jeśli o to chodzi, to nie mam po prostu tych... klątw zakazanych, czy jak to się nazywa, więc no, muszę mieć czerwone do zadawania obrażeń. Ale tak czy inaczej, nawet z mniejszym jeszcze bym pewnie dał radę. Okej, myśl odsiewnia kolejna. Jakaś łza tu będzie płakać. I zobaczymy, co tam z tego wyniknie. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take.
Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Interesujące. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. No, okej. No więc udało się. Jesteśmy po wszystkim. Próba wykonana. A to, co tam było pokazane... No cóż, potęga tej magii jednocześnie wyjaśni, że jest to niebezpieczne, by manipulować ludzkimi emocjami z jej pomocą. Muszę przyznać, że się chyba z tym nawet zgadzam. What have we here? Charles Rookwood. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Znam pana. Wybram znam pana, nie chyba. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Okay, czyli nie będzie prób. To you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. Yeah. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest. I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Dobra. Before you go... Okej, jeszcze coś tu mam do załatwienia, no dobra. Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okej, jeszcze jakaś nowa informacja. Ciekawe, ciekawe. I dostaliśmy achievement, co to obrońca. Chyba już 9, bo tam... Wiem, że wielu nie informowałem, że się pojawił czy coś, ale dobra. Proszę, jest jesień. Taka już taka poważna jesień. Mamy dynie, mamy pomarańczowe liście. Znowu jesteśmy w swoim pokoiku. Wspólnym. Dobra. A lochmory, jak nie było, tak nie ma.
Trochę to smutne. Ale dobra. Ile trzeba by się namęczyć, żeby ją dostać, tyle się namęczymy? Jak mówiłem, to jest teraz dla mnie priorytet. Chcę mieć alohomory, zanim zaczniemy dalej biegać z jakimiś znajdźkami większymi i tym podobnymi rzeczami. Ale dobra, co teraz? Okej, nagle to przerwało po prostu tekst, który mówił tam, że powinienem poprosić tam o Sirone, czy jakiej tam. Dobra, zobaczmy w takim wypadku, jakie to mamy teraz zadania. Zajęcia o zwierzętach, księżycowa niedola woźnego, hełm... Urtkota? Tutaj wymagany poziom 12 depulsu, mam wszystko, tutaj wymagany poziom 14 nagrody Alohomora. Dobra, mamy to. Ten odcinek będzie bieganiem po znajdźki. Ale dobra. Nasz woźny właśnie wysłał nas pocztą. Informacja, że musimy się z nim spotkać w jakiejś bardzo ważnej sprawie, która da nam Alohomora, więc tak. To tak. Nie ma co czekać, nie ma co się tym przejmować jakoś wielce, że są inne jakieś wątki, zadania i... Co ciekawe, to dostaliśmy zadanie od profesor Onai. To jest zaskakujące, bo... Nawet nie wiem, czy ją spotkaliśmy jako taką. W sensie jej córkę chyba, albo wnuczkę może, nie wiem, siostrzenicę, bratanicę, nie wiem, po prostu spotkaliśmy oczywiście Nati Onai, ale to jest profesor Onai, czyli... Ktoś z jej rodziny się tutaj też uczy. Ale dobra. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. Dużo przyjemniejszy niż ten nie pamiętam jak się nazywa, ten z serii filmów i książek. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Okej. Okay. Czyli nie dosyć, że Alohomora, to jeszcze już gra nam tłumaczy, co z tymi figurkami robić. No, świetnie. Dwie wspaniałe rzeczy naraz. Okej, okay, znikło se. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Czym tak? Właśnie to chciałem wam tłumaczyć o tym. Bo niestety ktoś mi zaspoilował, ale tak. Once the moon is removed, which incidentally can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn. No, ja już w sumie jeszcze wiem, gdzie znaleźć jednego, może nawet więcej. Someone is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes, terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible. Okay. Ciekawa sprawa. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the... Oczywiście, oczywiście. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness.
Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. Okay. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Mieć kłopotów sobie dosyć. Mi się chętnie pomogę. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, okay. Days. Szczerze, podobają mi się ci nauczyciele w większości przypadków. Good luck. Oh, and thank you. Aha, i teraz się uczymy Alohomory. Jakby nikt z nic. Dobra. Nie, żeby mi to przeszkadzało, bo no, czekałem na ten moment już długo. A teraz będę mógł otwierać drzwi. Jej. Chociaż tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A na pewno przyłączam się też na ten zestaw. Alohomora. Alohomora. I co teraz? Użyj QE i AD, by poruszyć iskry i obrócić pokrętła, że obydwie matki ustawią się tak, aby tworzyć zamek. Nie rozumiem do końca, jak to ma wyglądać. Chyba nie rozumiem tego. Okej. Okay. A, czyli to jest dobra pozycja? Okej, okay, dobra, czyli muszę po prostu dwie iskry dopasować tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dobra. Zaraz znajdziemy. Okej, okay, tutaj jest pierwsza pozycja. A jednak nie. Dobra, okej, okay, czyli tu jest... Pierwsza pozycja prawidłowo. O nie, i co? To już było okej. Okay. Jest tak. Dobrze, mamy to. Łatwo wziąć na temat. Okej. Okay. No jak już możemy przy okazji, to jeszcze... No. Będziemy po prostu... Łazić gdzie się da i po prostu okradać wszystkie miejsca, które się dały. No, czemu nie, jak już zostaliśmy Alohomorę. Ale tak, zakończymy tylko to zadanie i na tym będziemy już się żegnać też z odcinkiem. Bo no, kogo by doszukiwał, jest też po prostu, trochę to trwa i nie chcę sobie robić odcinków godzinnych. Jak tak zawsze będzie 50 minut. A tak czy inaczej, tutaj... Znajdź dodatkowe księżyce dla Dwinowi Munowi, by nauczyć się wyższych poziomów zaklęcia Alohomora. Okej, okay, czyli księżyce muszę i tak zbierać, żeby móc otwierać lepsze. Myślę, że po prostu im wyższy powiedzmy poziom, to będzie więcej czynników wyzwań, dobra. Okej, okay. tak, to akurat wiem już o tym. Tutaj nie dosyć, że muszę po prostu tak fabularnie, to jeszcze tyle innego będzie i tak. Mamy kolejne tutaj właśnie informacje. Klucz. I jeszcze zagadka ta. Wiedzą po prostu, jak mnie skusić. Ale tak. Tym miejscem zajmiemy się później. How are your students getting along this year? Revelio. Poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Arcanite and Asphodel. Yes, well,
It's still Earth. Rozmawiamy sobie tutaj na jakieś ważne tematy, a my się przekradamy jak wynik rzucając AQ i tym podobne rzeczy. Oczywiście, całe to miejsce będziemy musieli przeszukać potem dokładnie już w spokojniejszych warunkach. Ale tak, no, Alohomora. Wreszcie. Tutaj się tym nie przejmujmy. Łazienka prefektów. Alohomora, oczywiście. Mam nadzieję tylko, że to nie jest tak, że jak tu będziemy teraz grzebać z tym, to czas tam mija i mogą nas nadal przyłapać, bo jeśli tak, to będzie okropne. Okej, tu jest dobra pozycja. Teraz jeszcze tylko drugą. Okej, no i mamy to, no. Rozumiem, czemu niektórzy mogą powiedzieć, że to jest męczące czy coś, bo tak spotkałem się z takimi. Okej, przy okazji, jak już jesteśmy, to mogę wziąć tę stronę. I tak, łazienka prefektów. Łazienka prefektów wyposażona jest w wannę wielkości basenu, którą można napełnić zaczerwonym mydłem i kolorowymi bąbelkami, a także malowidło przedstawiające syrenę. Okej. Nie, to w ogóle ciekawe są tam dyskusje. Ale tak, zabieramy księżyc. Tym samym, no, dosłownie opuszczając to miejsce. Aby tylko nie przychodzili teraz na tą stronę nagle. Okej, będzie ciężej. Tyle ich idzie. Ale tak, powinniśmy dać radę. Aż już kusi, żeby tutaj te rewelie już porzucać, pozbijać te kartki. Wybaczcie. Ale tak. Borys szalony. Ten posąg wyglądającego na zagubionego czarodzieja, znanego jako Borys szalony, zdumiewał uczniów od wieków. Czy on przychodzi, czy odchodzi? Czy to początek jego podróży, czy jej koniec? Tego już się nie dowiemy. No. A przy okazji, co tutaj jeszcze na szybko wymienię to na to. Oto tylko, żeby wziąć kolejną kartkę. I mniej tego będzie już do zrobienia, tym lepiej dla nas. I okej, pewnie nas zobaczyli. Całe szczęście prawie. A nie całkowicie. I teraz tak, musimy iść tamtą stronę. To znaczy, że gdzieś tam trzeba strzelić zaklęciem. Nie wiem, ile on to będzie przeglądał, więc... Rewelio może być głupim pomysłem, ale i tak to zrobię. Fontanna z jednorożcem. Ta majestatyczna fontanna z jednorożcem daje powietrzu w skrzydle szpitalnym Hogwartu poczucie spokoju i pogody ducha. Okej, tu dyskutujemy znowu. Okej. Ravenclaw? Dobrze. And Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps. Okay. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. Okej, no, ciekawe. Ciekawe są tutaj dyskusje, chociaż nie wiem, czy powinienem się nimi przejmować. Dobra. Ciekawe dyskusje tutaj prowadzą i jak najbardziej ludzkie, jak na nauczycieli i czarodziejów w tym świecie. Ale dobra. Nie będziemy się temu przysłuchiwać aż tak bardzo. Bo musimy kończyć odcinka i, no, zlecenie wypełnić. Czym od razu mówię... Następny odcinek zdecydowanie będzie właśnie poszukiwaniem kolejnych znajdźków do zbierania. Co to, to nie. Ja nie odpuszczę im, teraz kiedy mam takie opcje. Ale tak, skorupa żółwia wysadzona klejnotami. Wielu uważa, że jest to skorupa ognistego kraba z wyspy Fidżi. Jednakże osoby znające się na rzeczy przysięgają, że jest to wysadzony klejnotami skorupa żółwia.
Zwołana przez szalonego czarodzieja w pobliżu Wersalu. Potem jakiego pałac napadły niuchacze. Ośniewająca skorpa została zabrana, a po latach odnalazł ją profesor Hogwartu na wakacjach w Ardentach. Okej. Okay. Zwrócić wielką uwagę. To nie będzie trudne. Jak się okazuje. Ważne tylko, że jest tu klucz i zagadka. Dobra. Powiedziałbym, że chcę się tym zająć, ale nie mogę, naprawdę. Może uda się tym zająć kiedy indziej. Naprawdę. Bo zarówno klucza chciałbym mieć ze sobą, jakieś inne takie rzeczy, ale... Naprawdę, no musimy kończyć odcinka, bo za 4 minuty będzie godzina. Ja, więc... Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. No, trochę. I have determined with your help to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Okej, okay. Zobaczmy, ile ich jest. I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. Okej. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Dobra, poszukamy ich oczywiście. I shall keep an eye out. I appreciate that. A to oznacza tylko jedną rzecz. Jeśli trzeba je nocą zbierać i trzeba będzie się skradać niepodobne. Keep at it, so we can solve this mystery. No to cóż. Kończymy odcinka chwilowo. Jak mówię, dziękuję wam bardzo za uwagę i tym podobne. Ale jeszcze zanim wyłączę samo w sobie nagranie, skoro trzeba będzie coś robić, to czemu nie? Biorę 3, czy można 4 talenty? W razie może weźmy to. Te dwa jeszcze pomyślę, ale te dwa na właśnie, ale takie dwa na szybsze skradanie się zdecydowanie trzeba wziąć. I chcę tu jeszcze więcej. Nawet foto z obrażenia. Perfekcyjnie protego wywołuje z jeden z obrażeń wybuch. Nie. Nie ma co, potem tutaj co mamy. Okej. Okay. To jest fajne. Chociaż na razie co jeszcze niczego nie wziąłem, więc trzeba o tym pomyśleć. A w zakładce zaklęcia co mamy? Nawet tego nie możemy użyć póki co. Okej. Okay. Dobra. W takim wypadku to by było na tyle. I cóż, tak naprawdę, więc no trzymajcie się i hej, hej!